O, test kamery. Mamy, możemy zaczynać. Dobrze, ale tylko powiedzcie Państwu, gdzie Tak. mają patrzeć. Okej. Czy bardziej naturalne będzie tutaj, patrzymy na panią Klaudię, tak? Czyli między kamery. I stajemy razem, jak Tak. No i niech ona tak na ziemi opowie, jak wdepnęliśmy w te pierwsze okna. możemy. Jacek, dlaczego stoimy w tym lesie? Co tutaj się wydarzyło? I się nie denerwuj, ściągnij powietrze, oddychaj. Oddycham. Wiesz, jak trudno być aktorem? Wiem, nie wiem. A skąd mogę wiedzieć? Okej. Wszystko okej? Okay? Mogę No zadawać tak, pytania? oddychamy. Nie mamy pojęcia, co mamy mówić, ale jedziemy z tym boksem. Obecnie znajdujemy się na hali, która jest wynikiem naszej 38-letniej działalności rzemieślniczej i jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest pięknie. Jest. 38? Tak, tak, całościowo z rzemieślnika. Dobra, tak, to może być? No może być. A co będziemy cały czas się podczepiać po te 30-lecie Michałsa? I teraz po tych 29 latach. I teraz po 29 latach znajduję się na nowej, nowoczesnej hali, przestrzennej, wygodnej, która jest piękna. Która jest efektem naszej długoletniej pracy, współpracy. Czy pamiętasz jakąś zabawną historię, a może taką, która cię wzruszyła? Nie, to nie odpowiem. To musicie wyciąć. Musicie wyciąć. Rozumienie się w biznesie, a nie kolejne kamienie, które by gdzieś tam miały taki odświętny od czasu do czasu. No właśnie, wiecie o co chodzi. To świetny charakter. No. Sztuplujemy sobie jeszcze raz. Tak, i teraz. Czyli co, mam to samo jeszcze raz? Wiadomo, tych kilka wersji było po drodze. Kilka wersji. Podlodowo. Tak, dołóżmy do tego trochę więcej takich pozytywnych emocji, bo myśmy o czymś Bo za chwilę z tego nie będzie, z tego pytania. Jak dobrze działają i powiedzmy to sobie jeszcze raz. Pomału pomagał nam przez ten cały czas przechodzić suchą stopą po tych... Po czym się przechodzi suchą stopą? To se go kuźwa tam już wieś... To se już tam kuźwa wytniecie. Dobrze patrzy? Tak. Czyli tej decyzji podjętej co 30 lat temu nie żałujecie Państwo? Znaczy my 30 nie, ale 16. Nie żałuję. Okucie autopilot. To na pewno. Wspaniałe okucie, które było zawsze. Okej. Reklamo po prostu chyba do tyłu. Ale? Tak, ale nie, bo fajnie by pan teraz jakieś szczegóły tutaj podał, w sensie, że tak naprawdę pan pamięta, nie? No to nie, no to nie jest ściem. Nie, to akurat pamiętam. Dobra, chyba mamy. Ja nie mam pytań. Mnie też. Dla mnie jest kocha. Super. Tak jest. Ja chciałam tylko powiedzieć, że firmę osobiście zakładałam 1 kwietnia i to do tej pory jest największy żart, jaki nas spotkał w życiu. Jeszcze mnie to wpakowałaś. Na takie lewe sanki mnie wrzuciłaś. Dobra, już jesteśmy już poważni. Najpierw pani zadaje, potem na sobie. Dobra. Okna służą jej do dnia dzisiejszego. Ale niestety nie na okuciach Winghausa. Super! No to co? A czy pan myśli, że nawet jak pan przejdzie na emeryturę, to te znajomości tutaj gdzieś tak odejdą, czy to raczej zostaną? Jeśli chodzi o czy te znajomości zostaną, ja myślę, że one zostaną na zawsze. Nie, myślę, że no, że o tym miejscu można by było dwa słowa powiedzieć, w którym jesteśmy, prawda? No to co, lecimy. A co pan chce o tym miejscu powiedzieć, że gdzie się znajdujemy?
No właśnie chciałem przede wszystkim od tego też zacząć, że znajdujemy się na Rancho w Smyczynie i chciałem też dopowiedzieć coś takiego, że może na wszelki wypadek, gdyby wszelkie transporty zawiodły, utrzymuję wszystkie konie w dobrej kondycji. Super, to dobra, no. Dobra jest. No to lecimy. Nie, to jest niedobrze, powiedzę. Proszę to puścić. To będziemy mieli najwięcej po prostu uwagi, jak już popniemy ten materiał. Dzięki, będzie. Pani Mario, czy pani może by chciała żonę razem ze sobą zabierać na Jacku? Kreatywna, tak? Nie, ja tutaj nie jestem. Ale wspomnienia się narodziły, jeju. No ale tak było, no było tak. Tak. Początki są różne. Początki były bardzo trudne, bardzo. No przypominasz sobie tą jazdę w ten czas do Winkhausa, kiedy w tym Opel jechaliśmy razem. No. Zjechałem na lewy pas. Zasnąłem, a ty mnie obudziłaś swoim krzykiem. Tak. Nigdy bym nie dojechał do tego Leszna. Będziecie robić making of? Zastanówmy się. Myślę, że trzeba. Tak już na deser całej imprezy we wrześniu puścić to, co było najfajniejsze. Dość? Myślę, że... Jak dla mnie mamy, nie ma co pana męczyć tutaj. Odpinam się. Jest fajnie, jest ten...